Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Kłaniam się, minęła godzina 18 w Polsce, w Londynie po 17, w Nowym Jorku po 12 w południe, w Chicago po 11 godzinie przed południem, w Los Angeles 9.00 rano, a w Honolulu na Hawajach właśnie minęła godzina 6.00. Serdecznie zapraszam Państwa dzisiaj yy, no. Informacje, które mają ogromną wagę dla tego, co się rozpoczyna, co się dzieje na świecie, w jaki sposób będziemy się do tego odnosić, a te informacje pomogą Państwu zrozumieć dzisiejszy świat, przynajmniej jego jakąś istotną część, która ma wpływ na nasze życie i na życie naszego narodu i Polski oczywiście, bez względu na to, co się dzieje w takim trybie, proszę Państwa. No to jest rzeczywiście wpływ ogromny. Mamy w tej chwili na nasze życie. Tym bardziej, że Polacy są rozsiani po całym świecie. Jestem z nimi w kontakcie, rozmawiam. Ciekawe informacje przychodzą do mnie. Filmy, różnego rodzaju, nieomalże opracowania na e-mail. Także serdecznie zapraszam do takiego kontaktu ze mną przez e-mail właśnie. Proszę Państwa, rozpoczynają się godziny, które nieubłaganie, tak można by powiedzieć, brną do niedzieli 15 października. Za kilka dni wybory. Biorą urlopy Brytyjczycy, to znaczy Polacy mieszkający na wyspach i wracają do Polski na wybory. Jedna z nich mówi: Boję się oszczędności całego życia. Polscy przedsiębiorcy mieszkający na wyspach przylatują na wybory do kraju. Obawa ich jest taka, że boją się, że głosy oddane Wielkiej Brytanii nie będą się liczyć. Dlaczego już Państwu mówiłem? Jeśli PiS wygra wprowadzenie w Polsce w ogóle, prowadzenie jakichkolwiek firm będzie bardzo trudne i coraz trudniejsze. Aj. Mówią, że nie zainwestują tu dorobku całego swojego życia. Mówi jedna z rozmówczyń z tych, którzy przyjeżdżają tutaj. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w ogóle ilu się zarejestrowało? 700 tysięcy polonii na całym świecie zarejestrowało się do wyborów. Najwięcej oczywiście w Europie, w państwach europejskich. Stany Zjednoczone są na w dosyć odległym miejscu, mimo że wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo Polonii i powinni uczestniczyć w tych wyborach, no ale tak nie jest. Bardzo dużo jest właśnie tutaj z Europy. Razem jest 700 tysięcy i komisje wyborcze, te, które są w danych krajach, mają 24 godziny na to, żeby te wyniki wyborów pojawiły się w Polsce. Jeśli się nie pojawią, to ten termin został skrócony czegoś takiego nie było. To jest utrudnienie, tak? Jeśli nie pojawią się te wyniki w ciągu 24 godzin, to te wybory w danych lokalach wyborczych za granicą zostaną uznane jako niebyłe, tak jakby ich po prostu nie było. No i Polacy w Wielkiej Brytanii boją się tego i przyjeżdżają do Polski, żeby tutaj oddać głos. Ja państwu powiem, kiedyś jeszcze 8 lat temu do wyborów przystępowało około 300 tysięcy Polonii, a teraz mamy 700 tysięcy prawie zarejestrowanych. To jest ogromne uderzenie. Oczywiście wszystkie głosy idą do okręgu warszawskiego z całego świata. I to jest... Prawo i Sprawiedliwość wie o tym, że większość tych głosów będzie głosowało na opozycję Prawa i Sprawiedliwości. Oni o tym wiedzą. Czyli to nie jest dobra wiadomość dla nich. No i mogą powodować, że jeżeli ktoś się spóźni parę minut, jakieś głosy z danego państwa, to zostaną przez komisję wyborczą uznane za niebyłe. Proszę Państwa, na zakończenie wojny wietnamskiej, jak się cofniemy wcześniej, Amerykanie sprzedali komunistom swego najwierniejszego sojusznika Wietnam Południowy to trzeba się cofnąć do historii. Ale Wietnam to była jednak inna sprawa niż dziś Ukraina. W związku z Ukrainą realnych trupów, jak to się mówi, będzie ogrom różnych, politycznych również. Ale też tych politycznych nie tylko na Ukrainie. Obserwujemy początek krachu polskiej polityki względem Ukrainy i względem reżimu sygnowanego przez ekipę Załęskiego. Załęski z majątkiem wartości, nie wiem, około 20 milionów na przykład dolarów, ma nieruchomości w południowej Europie, Wile nad Morzem Czarnym i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy do czynienia tu z ludźmi biednymi. Tak? To są bogaci milionerzy kierują państwami. No, W przypadku naszego premiera również tak jest. To nie są ludzie ideowcy. To są, premier Morawiecki jest bank bankierem, mówią na niego bankster, tak? W ogóle każdy stan wojenny sprzyja umacnianiu reżimu. No, reżimu rządowego, czyli rządu. I nawet gdyby Amerykanie po swych prezydenckich wyborach w przyszłym roku wykazali większą powściągliwość wobec wsparcia dla reżimu Zoleńskiego, od czego są Niemcy, proszę Państwa? Niemcy, zwłaszcza w kontekście, kontekście ich polityki względem Ukrainy, polityki zdecydowanie antypolskiej. Zwróćcie uwagę, co się dzieje na arenie tutaj tej europejskiej, tej naszej małej enklawie. Ta polityka sięga jeszcze czasów II wojny światowej. Alternatywne zbliżenie ukraińsko-niemieckie-francuskie, jakie właśnie obserwujemy, likwiduje właściwie polską politykę zagraniczną. W głębokim tle obserwujemy ciągle i nadal strategiczne partnerstwo Berlina i Moskwy. Czuć swąd tego partnerstwa i taka jest prawda. Od zachodu mamy BAT unijny, od wschodu może Rosja, ale głównie proniemiecka Ukraina z prawie dwumilionową diasporą w Polsce. Ja już na ten temat mówiłem. Jeżeli oni się osiedlą w Polsce, a nie ma dla nich problemu dla większości, to będą mieli już miejsca w parlamencie. Prawdopodobnie już się to może stać za cztery lata. Dlatego, że będą tworzyć swoje partie polityczne, jako obywatele polscy, jeśli dostaną obywatelstwa, dużo z nich już ma, stworzą partię i oni, tu jest, proszę Państwa, taka sprawa, że oni pójdą na, na siebie głosować. I to w ogromnej ilości. Jako obywatele polscy zagłosują na partię ukraińską, jaką, która się wytworzy w Polsce, czy jakkolwiek ona by się nie nazywała, i na przykład wejdzie już do Sejmu. 15, czy 20, czy 30 Ukraińców. Ja o tym już mówiłem, że tak się stanie, bo oni są w ogromnej ilości w Polsce. Poza tym jest coś takiego jak, pewien sens, e, wiedzą Państwo, krwi, kto skąd pochodzi, tak, czyli ich dzieci i tak dalej i tak dalej. Więc jakie są w ogóle możliwości rozgrywania Warszawy na dwie, a nawet trzy ręce? Bo mamy słabych polityków w Polsce. Są rozgrywani. Z lewa i z prawa, proszę Państwa. Ci ludzie nie nadają się większości do, do prowadzenia państwa. Absolutnie. To jest, to jest dramat po prostu. Żydowskie lobby, lobby polityczne w Ameryce zrobi co może, by podtrzymać reżim zeleńskiego. Taka jest prawda. Czy zrobi cokolwiek, by podtrzymać rządy e, obozu z dobrej zmiany w Polsce? <grytoryczne> Rytoryczne pytanie. Raczej wykluczone. Czy zatem prowyborczy Washington sprzeda po prostu Polskę, czy odda w inne ręce strategicznym partnerom? Pamiętacie państwo e, z historii, jak Polska była rozgrywana, nawet po II wojnie światowej. E, jeśli to będzie w interesie Stanów Zjednoczonych, to tak jak Wietnam, proszę Państwa, południowy został oddany. Tak? Więc e, nic w ogóle nie wskazuje na to, by Washington zamierzał stworzyć z Polski jakiś żelazny rygiel na kształt na przykład Izraela na Bliskim Wschodzie, bo to jest żelazny rygiel, zobaczymy co się będzie działo, potężny bastion amerykańskiej obecności w Europie w Europie Wschodniej nic na to nie wskazuje. Czyż nie takim cichym założeniem opierała się cała polityka zagraniczna prawa i sprawiedliwości tak pokornie uległa wobec Waszyngtonu? Czy było inne wyjście, ktoś zapyta. Co można było uzyskać więcej? No, to już pytanie dla historyków. Są ludzie, którzy bardzo chętnie spotykają się w zamkniętych pomieszczeniach w zaciszach gabinetów i proszę państwa było w łodzi właśnie konferencja prasowa z politykami z kartonów wycięli ich postawili takie postacie z kartonów i zaczęli z nimi rozmawiać więc to w łodzi było wyglądali tak jakby naprawdę stali no to jest oczywiście jakiś żart, ale to, to ma duży sens, dlatego że generalnie nie można z nimi rozmawiać. No, no, czy, czy można rozmawiać z panem Kaczyńskim, który był w tych polityków, wśród tych polityków z kartonu? No nie da się, bo do niego trzeba się zapisać, trzeba być zakwalifikowany, pytanie trzeba zadać, on musi wcześniej wiedzieć. Proszę Państwa, to są jakieś jaja po prostu nie da się rozmawiać z większością polityków, bo oni nie potrafią się nawet wysłowić, nie potrafią odpowiedzieć na pytanie i uciekają, boją się. to są zachowują się jak, jak takie szczury na statku uciekają po prostu. Jeszcze nie mówię tonącego statku, tylko w ogóle, że chodzą jeszcze po tym statku, bo jeszcze tak do końca nie utoną. Zagraniczne biznesowe media piszą o wyborach w Polsce. Tusk i Kaczyński jak dwa Jelenie, pisze Financial Times, cytując jednego z polskich dziennikarzy, oraz agencja Bloomberga wzięły pod lupę zbliżające się wybory parlamentarne w Polsce. Dziennikarze biznesowi mediów piszą jak Donald Tusk i Jarosław Kaczyński zostali zaciekłymi wrogami a także o dźwigniach gospodarczych, które PiS porusza, by utrzymać władzę. W tylu stacjach benzynowych w Polsce brakuje benzyny, a na dystrybutorach wiszą karteczki, że są dystrybutory awarii. Podle, jakaś tam awaria jest. I nie można zatankować benzyny. Tak? Macie Państwo historię, gdzie pod CPN, -y <grym> CPN. -y. No pod stację benzynową podjeżdżają już y, 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 samochody wojskowe cy, cysterny. To widać w całej Polsce. Ludzie w związku z tym, że są okłamywani, y, tym, że wiszą na dystrybutorach karteczki, że jest awaria dystrybutora, wiadomo, że benzyny nie ma, to już cała Polska wie, boją się... I widząc te wojskowe cysterny, bo tak naprawdę nie wiadomo ile my tej benzyny mamy, czy mamy, co się stanie po wyborach tak? i jak szybko te ceny benzyny pójdą. W ogóle partie polityczne w Polsce, jak co 4 lata, proszę Państwa, co cztery lata przekonują, że najbliższe wybory parlamentarne będą najważniejszymi od 1989 roku. To za każdym razem tak jest mówione. Financial Times oraz Agencja Bloomberga w obszernych analizach przytacza historię żywotnego konfliktu na polskiej scenie politycznej między Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską, a raczej między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Są jak dwa jelenie które tak mocno splotły rogi, że mogą razem umrzeć. Bo jak jelenie czasem splotą rogi, jest taki moment, że może tak być, to po prostu one już muszą się razem poruszać i, i konają, tak? Więc yy, to jest oczywiście Financial Times cytuję jednego z polskich yy, z polskich komentatorów. Dla Kaczyńskiego jedynym powodem pozostania w polityce jest usunięcie Tuska z pokoju. Tak? A dla Tuska usunięcie Kaczyńskiego ze stanowiska. Gdyby to było tylko dwóch starszych chłopaków, którzy się nienawidzą, nie byłby to taki w ogóle duży problem, jak mi się wydaje. Ale większość Polaków identyfikuje się z jednym z nich. Albo... Czuję się patriotą albo Europejczykiem, tradycjonalistą albo postępowcem. No, tak cytuję różnego rodzaju wypowiedzi Financial Times. I teraz te partie chwytają się generalnie wszystkiego, żeby upokorzyć drugiego lub wyciągnąć mu jeszcze jakieś trupy z szafy, się mówi, tak popularnie czyli coś, co śmierdzi wokół danej osoby, gdzie można jakąś sensację kogoś, kogoś unicestwić politycznie i już pan Słamo, Sławomir Mencen przeszedł samego siebie. Wiecie, co zrobił? Powrócił do afery podsłuchowej, w 2014 roku ona była. No, sowa i przyjaciele, tak, Pod, podsłuchiwani przez kelnerów politycy, którzy tam żarli za nie wiem, czy, czy, czy ich pieniądze, czy ktoś ich zapraszał, więc obżerali się w tej knajpie, pili, y, chlali i po prostu pod stołami były mikrofony i kelnerzy ich nagrywali. Tak? I to ministrów i, i premiera, y, znaczy premiera wtedy nie, ale przyszłego premiera Mateusza Morawieckiego. I szef nowej nadziei i współprzewodniczący Konfederacji jest gotów zapłacić milion złotych za zaginione taśmy z Mateuszem Morawieckim. Wystąpił na stole, miał milion złotych, zapowiedział, że dzisiaj ogłosi coś ważnego i okazuje się, że prawicowy polityk chciał przypomnieć Polakom o aferze podsłuchowej, dzięki której PIS doszedł do władzy, bo tak wtedy było, proszę państwa. Wszyscy pamiętamy nagrania Mateusza Morawieckiego z restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie mówił o tym, że powinniśmy pracować Polacy za miskę ryżu. Pamiętacie? Nie wszyscy wiedzą, że nagrań z udziałem Mateusza Morawieckiego było znacznie więcej. Na jednym z nich, według zeznań nagrywających go kelnerów, rozmawiał o przekrętach finansowych oraz kupowaniu nieruchomości na słupy. Niestety te nagrania zaginęły. Nie wiadomo kto nimi dysponuje i w ogóle czy takie są, czy takie istnieją, tak. No i Mencen mówi, że przede mną leży milion złotych. Ten milion złotych to jest nagroda dla każdego, kto dostarczy mi kopię nagrania, na którym Mateusz Morawiecki mówi o kupowaniu nieruchomości na słupy. I mówi tak: jeśli dysponujesz tym nagraniem, niezależnie od tego w jaki sposób wszedłeś w jego posiadanie, skontaktuj się ze mną. Wyślij mi fragment tego nagrania. Milion złotych. Podobno odezwał się rzecznik rządu od razu i przebił ofertę, przebił ofertę Mencena. Nie wiem ile zaproponował, ale na pewno ze 2 miliony, żeby te nagrania trafiły do rządu. Ale nie sądzę, proszę Państwa, jeżeli by trafiły, żeby rząd zapłacił 2 miliony złotych za te nagrania po prostu publiczny, z publicznych środków. To jest raczej niemożliwe. Ale, że Męcen zapłaci milion, w to to uwierzę. Teraz, proszę Państwa, przejdziemy do, do tematu powiązanego. Dlatego, że w, te wojny, które mamy na Ukrainie i w Izraelu, ze strefą gazy należy rozumieć jako globalny problem. To jest jedna wojna. Ja tak do tego podchodzę. Jedna powoduje impact, efekt na drugą. To, co się dzieje w Izraelu, powoduje jakby odstawienie troszeczkę na drugi tor tego, co się dzieje na Ukrainie. Dlaczego? Dlatego, że Izrael jest ważniejszy od Ukrainy. Ukraina może poczekać, tak? Izrael nie. To państwo widzą. Mam wrażenie, że to jest dostrzegane w tej chwili. No wiecie wszyscy, że Zaleński jest Żydem, tak? Żydowskiego pochodzenia. Zresztą Zaleński przemawiał w Knesecie. I to są, proszę państwa, fakty. Zresztą o tym się mówi. On sam potwierdził. No i Żydzi też to potwierdzili. To nie jest żadna ujma dla niego, sądzę, jak to się z Żydem, tak? No to jest Żydem i tyle, nie? Więc proszę Państwa, to co się dzieje w tej chwili w Izraelu i ze strefą gazy, to jest jakiś dramat, ale pod koniec programu, czyli już za niedługo, powiem Państwu o czymś, nie wiem czy Państwo wiedzą, w rysie historycznym będą Państwo zaskoczeni bardzo. Niektórzy dziennikarze to już zauważyli, ale to się dzieje naprawdę. Yy, głównym jakby mm, takim yy, no, odnośnikiem będzie hein, Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Proszę Państwa, to będzie przy końcu I, i to są historie rzeczywiście niebywałe, które trzeba mówić i artykułować głośno. Izraelska armia nie będzie już pukać w dach. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym pukaniu w dach. Co to w ogóle znaczy? Chodzi o cywilne ofiary wojny z Hamasem. Wiedzą Państwo, pukanie w dach. Jeśli Izrael ostrzeliwał Strefę Gazy, tam mieszka bardzo dużo ludzi, napchanych jest na małej powierzchni, tak jakby Kraków, tak? to tam jest napchanych ponad trochę ponad 2 miliony ludzi. I teraz Izrael, jeśli chciał zburzyć jakiś budynek, pukał w dach. To znaczy zrzucał na dach budynku, gdzie mieszkało na przykład 15, 20 czy 50 rodzin ładunek, który robił dużo huku, ale nie doprowadzał do zniszczenia tego budynku. Ci ludzie wiedzieli, że jeżeli usłyszeli coś takiego na dachu, to mieli uciekać, dlatego że za chwilę nastąpi atak na ten budynek i na przykład zostanie zburzony. Więc Izraelska armia zaprzestała stosowania w strefie gazy praktyki pukania w dach, informuje w środę CNN. Taktyka stosowana przez Izrael od kilkunastu lat służy minimalizowaniu strat wśród cywilów. Walki będą się nasilać, a sceny rozgrywające się w strefie gazy będą trudniejsze do zaakceptowania, uprzedza armia. Jeśli oni tak mówią, to będzie masakra. Zresztą już jest. Stukanie w dach polegało na ostrzeganiu mieszkańców przez siły ob obrony Izraela. Israel Defense Force, izraelskie wojsko, rzucało niewielki pozbawiony ładunku wybuchowego pocisk na dach przed wykonaniem większego uderzenia na budynek, który jest celem z powodu informacji o kryjących się tam terrorystach lub magazynach broni, ale w którym mieszkają również zwykli ludzie. Pomimo ostatecznego celu, jakim jest ratowanie życia, technika ta była krytykowana przez grupy praw człowieka, które twierdzą, że zrzucanie amunicji na budynek nie powinno być uznawane jako ostrzeżenie, przypomina CNN, zauważając, że mimo pukania nie wszystkim mieszkańcom udawało się na czas uciec z atakowanych miejsc, czytaj w budynku, tak? W budynku. Po prostu nie udawało im się uciec. Rzecznik Izraela. Powiedział, że Hamas dokonując agresji na Izrael nie pukał w dach. Po sobotniej napaści palestyńskiego Hamasu na Izrael wydaje się, że Izrael zrezygnował z pukania w dach, podkreśla CNN. Zapytany o to rzecznik powiedział, że Hamas nie pukał w dach, kiedy rzucał granatami na nasze karatki i nie pukał w dach kiedy robił to, 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 czy i tamto. Mówią, że to jest wojna. Skala jest inna, dodał Hecht. Siły powietrzne uderzyły też miasta w południowym Libanie. To odpowiedź na nowy atak rakietowy libańskiej grupy Hezbollah, która jakby włączyła się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Hezbollah od dawna jest skonfliktowany z Izraelem, którego uważa za wroga. I generalnie ta strefa gazy to jest strefą totalnego zgniotu, proszę Państwa. Wiecie, co, co w tej chwili oznacza ta strefa gazy? To jest, proszę Państwa, więzienie, więzienie na świeżym powietrzu. Strefa gazy jest położona na Bliskim Wschodzie, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Graniczy na południowym zachodzie z Egiptem, a na południu i wschodzie z Izraelem. Długość granicy z Izraelem wynosi 59 km, a Egiptem 13. Długość strefy wynosi 40 km, szerokość około 10 A jej łączna powierzchnia to 360 km kwadratowych. To jest nieco więcej niż Kraków. Nieco więcej. Gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy wynosi ponad 5200 osób. Pod względem wyznaniowym większość mieszkańców jest sunitami. Procentowo liczba muzułmanów to jest 98 do 99%, chrześcijan jest mniej niż 1%. Mieszka tam około 2 milion ponad 2 miliony ludzi, teraz trochę już uciekło. I trwa oblężenie tej strefy. Israel Defense Force szczelnie zamknął tych ludzi bez prądu i paliwa, bez wody i żywności. Nie mają nic. Dzisiaj rano Izrael zbombardowało targowisko, gdzie zabito dziesiątki cywilów, palestyńczyków. Trafili też w szpitale, szkoły. Świat czeka na decyzję o inwazji, która zapewnie już niedługo jakby nadejdzie, tak? Hezbollah ostrzega, że jeśli Izrael wejdzie do strefy gazy i grupa zaatakuje Izrael od północny, otworzy drugi front i będziemy świadkami dosyć dużej wojny w regionie. Turcja, Arabia Saudyjska, Egipt i inne kraje nie będą się przyglądać. Wszystkie kraje arabskie żądają rozwiązania kwestii palestyńskiej, czyli utworzenia państwa Palestyna. Na to wszystko oburzył się, co się dzieje w strefie gazy, prezydent Turcji Erdogan. Stanowczo skrytykował Izrael, twierdząc, że w swoich działaniach w strefie gazy nie zachowuje się Izrael jak państwo, a jego metody są haniebne. Erdogan powiedział, że Izrael nie powinien o tym zapominać. Pewnego dnia... Powiedział, ciebie to jest zastrzelą. Coś takiego powiedział. Erdogan skomentował w ten sposób ostrzały odwetowe izraelskiej armii na cele palestyńskie. W strefie gazy, tak? Wypowiedź Erdogana przytoczył portla, portal Times of Israel. Erdogan powiedział, Izrael nie powinien o tym zapominać że jeśli będzie zachowywał się bardziej jak organizacja niż państwo, to ostatecznie zostanie właśnie tak potraktowany, powiedział prezydent Turcji. Erdogan zapowiedział też intensyfikację tureckich ataków na cele bojowników partii pracujących Kurdystanu itd. W ciągu trwającego od czterech dni konfliktu zginęło już około 1200 obywateli Izraela i ponad 1000 mieszkańców strefy gazy. Urzędnicy w gazie twierdzą, że enklawie grozi katastrofa humanitarna polegająca na całkowitym wyłączeniu elektrowni z powodu wyczerpania się paliwa. Tak? Izraelski premier Benjamin Netanyahu i lider opozycji Ben Gantz zgadzają się na utworzenie nadzwyczajnego rządu jedności i gabinetu wojennego po niespodziewanym ataku Hamasu. No oni się jakby jednoczą. I proszę Państwa, cała ta sytuacja, o której Państwu opowiadam, jest, wygląda coraz to gorzej. To nie wygląda lepiej. Lotniskowy z Gerald Ford chyba tam jedzie z niszczycielami, z całą flotą, proszę Państwa. To już o tym Państwu mówiłem. Na takim lotniskowcu jest więcej samolotów bojowych i ma większą siłę rażenia niż dwie trzy armie polskie. To w ogóle nie ma co porównywać. Samolotów mają więcej niż cała armia polska, nawet z tymi, które mają dostać. Które ma dostać Polska. To jest ogromna siła ognia i amunicji. To jest śmierć na wodzie. To jest po prostu Totalna masakra. Ale chciałem Państwu powiedzieć o czymś ważnym. Dla tych młodych, którzy słuchają mnie teraz i dla tych starszych, to młodzi, żeby się dowiedzieli o tym, co teraz powiem, a starsi, żeby sobie przypomnieli, tak? Ktoś tu mi pisze o internecie, że mam poprawić. Ja proszę Państwa, internetu nie poprawię. Ja mam bardzo dobry światłowodowy internet, 1000 megabitów na sekundę i tego się nie da poprawić, bo chodzi jak żyleta. Serwery YouTube'a i inne pośrednie serwery po prostu nie działają tak, jak powinno być i w ogóle internet coraz gorzej działa na świecie. I proszę mi takich rzeczy nie pisać, bo to nie jest moja sprawa. To, co mogłem Państwu zapewnić najlepiej, to macie zapewnione światłowodowe łącze, bardzo mocne i bardzo stabilne, bo jest cały czas sprawdzane. Jeżeli są jakieś przerwy, przecina i tak dalej, to z tym nie do mnie. To może Państwo mają słaby internet albo inne jakieś serwery to tną, rżną to na kawałki po prostu i, i czasami tak jak wczorajsza ta audycja była pocięta to jak to oglądałem, to nie mogłem w to uwierzyć. Tyle ważnych rzeczy mówiłem i tam też pocięte to było. Więc z internetem nie do mnie. Ja mam bardzo mocne łącze światłowodowe. Oczywiście mam dostęp do Starlinka, internetu satelitarnego, ale w porównaniu z tym, co mam na światłowodzie, to nie ma co w ogóle porównywać. I rzeczywiście na uploadzie yy, mam do kilkuset megabitów na sekundę mogę upload zrobić, czyli wysyłać z taką szybkością, ale tej szybkości nie przyjmują serwery w ogóle, dlatego że to jest za szybko, one nie są w stanie tego przerobić. Więc muszę zwolnić, ale to chodzi tylko o jakość obrazu, tak? Także proszę mi nie pisać o żadnym internecie, bo to nie jest w ogóle w tej chwili moja sprawa. Ja nie jestem w stanie w ogóle na to wpływać, na łącza internetowe które mamy tutaj w Europie i w ogóle jak to wszystko funkcjonuje, bo internet jest coraz gorszy na, na całym świecie. To prawdopodobnie specjalnie. Ale powracam do tematu. Do tematu bardzo ważnego. Na końcu tylko o Państwu powiem, tutaj jest 1700 głosów, czy Polska powinna wysyłać polskich żołnierzy do Izraela, angażując ich w konflikt z Palestyną. Ci generałowie, którzy zrezygnowali, dwóch najważniejszych generałów w Polsce, jeden z nich, proszę Państwa, mówił płynnie po angielsku, żartował. Amerykanie byli no, z, niego, z nim zachwyceni, pracował w NATO. Po prostu no, to był z krwi i kości wojskowy. O ogromnej wiedzy. Oni to, są, to byli najlepsi wojskowi, a teraz przyszli tacy, nawet jeden z nich, on nawet kampanią, nie, kampanią wojskową nie kierował. W porównaniu z tymi, którzy odeszli, to nie ma co w ogóle porównywać. To jest jakaś tragedia. Proszę Państwa, to jest wystarczy sobie życiorysy poczytać tych ludzi, jak z klucza politycznego generałów. Genera, generalicja ma być z skwiejkości wojskowym, a nie politykiem. Żołnierz powinien być żołnierzem, a nie politykiem. Jeżeli to się zaczyna mieszać, to zaczyna być po prostu niedobrze. I mamy tutaj to pytanie. 98% państwa jest na nie. Ja po prostu tą ankietę zakończę i ona pojawi się w tej chwili na, na czacie i proszę się z nią zapoznać. Natomiast, natomiast w tej chwili. Przedstawię Państwu sytuację, która, jest, która się powtórzyła od czasów II wojny światowej, od czasów likwidacji Getta w Warszawie. I proszę się teraz skupić i mnie posłuchać. Rozkaz o likwidacji Getta w Warszawie wydał osobiście Reichsführer SS Heinrich Himmler. Było tak? Było tak. Wówczas w prasie tej wojennej warszawskiej pojawił się komunikat, że Warszał-getto zostanie odcięte od elektryczności, żywności, wody oraz paliwa. Walczymy ze zwierzętami. A co się pojawiło w komunikacie odnośnie gazy? Pojawiło się to samo odcięli elektryczność, żywność, wodę i paliwa i gaz. I powiedzieli, że walczą, Izrael powiedział, że walczą ze zwierzętami. Właśnie wczoraj w internecie, 10 października 2023 roku, po zakończeniu II wojny światowej, Joachim Galant, minister obrony Izraela, mówił, że Prowadziliśmy zarządzenie całkowitej blokady i odcięcia palestyńskiej strefy gazy. Tak jak mówił Himmler wtedy odnośnie geta warszawskiego. Ten obszar zostanie całkowity odcięty, mówił minister Galant obrony Izraela. Ten obszar zostanie całkowicie odcięty od dostaw żywności, elektryczności, gazu, paliw i wody. Dokładnie to samo, co, co powiedział tamten z. W sprawie getta. Powiedział jeszcze minister obrony Izraela, że walczymy z ludźmi, zwierzętami, postępując adekwatnie. I co? Komentarz zostawiam Państwu. Powtórka z historii. Żydzi zrobili to samo w strefie gazy, co naziści zrobili z nimi w Warszawie. Tymi samymi słowami, proszę Państwa. Tylko, że mocniejszą bronią, można by powiedzieć, bo wtedy, w tych czasach nie było takiej broni. I co Państwo teraz powiedzą? Co to w ogóle ma być? Przecież to jest jakieś... To jest, to jest wywrócenie historii. To jest po prostu coś niebywałego. Słowami tego nazisty po prostu w zasadzie zostało powiedziane, teraz minister obrony Izraela powiedział to samo w stosunku do strefy gazy. No, przecież to się nie mieści po prostu w głowie. Dlatego Erdogan się burzy. Yy, wszyscy się burzą, no ale co tu, da, co tu mówić po prostu? No, no mówić, no, co tu można w ogóle powiedzieć, tak? Ci wyciągają swoje. No przecież wiadomo, że strefa gazy się nie utrzyma, bo nie mają w tej chwili już z czym walczyć. To jest, proszę Państwa, to jest siła rażenia ognia, która się zbliżyła. Jeśli Ameryka wejdzie w tą wojnę, no bo po co ten lotniskowy jest tam, tam, tam przypłynął, no to będzie jaka, jakaś katastrofa. Tam po prostu zablokowano, tak jak powiedziałem wcześniej, stworzono więzienie na świeżym powietrzu dla strefy gazy. Tam nawet nikt uciec nie może stamtąd. Ich ugotują w jakimś tyglu. Coś niebywałego, nieprawdopodobnego. W dzisiejszych czasach usłyszeć takie słowa od ministra obrony Izraela. I teraz, jak to państwo wszystko wezmą w rękę i tak ścisną, to wiecie co między palcami wyjdzie. I w takiej to sytuacji, kiedy wysyła się polski kontyngent żołnierzy do Izraela, dwóch najważniejszych generałów z polskiej armii rezygnuje, a na ich miejsce przychodzą generałowie z klucza partyjnego. Ręce mi opadają, proszę Państwa. Chciałem wszystkich pozdrowić, którzy wspierają mnie, słuchają mnie, którzy do mnie piszą e-maile. Powiem Państwu, że każdy z nas, takich youtuberów, którzy mówią podobnie, podobnym językiem jak ja, jest bardzo mocno atakowany. Tak? Ja, się, ja mam grubą skórę. Nie? Ja już jestem stary list, po mnie spływa jak po kaczce. Robią na mnie wrażenie jedyne dobre słowa i ja tą energię ciągnę od państwa. E, jakieś serduszka, jakieś dobre słowo, dziękuję, cokolwiek. Nawet nie macie pojęcia, ile to mi dodaje siły. Takie właśnie jest życie. Człowiek szuka wśród tych słów coś, co będzie go dotyczyć, co będzie miłe, z czego będzie mógł czerpać energię do życia. Pozdrawiam całą Polonię w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie. Pozdrawiam Chicago Adams Radio, moich wspaniałych, kochanych sponsorów, właściwie przyjaciół, którzy wspierają mnie w tym, co ja tutaj robię. Tak? To jest bardzo ważne dla mnie. Pan Adam, pani Alicja z Adams Radio. Adams Radio 1080AM. To są wyjątkowi ludzie, którzy pracują, którzy doceniają czyjąś pracę to, co się robi dla innych i co, co się w ogóle dzieje, obserwują na świecie. Mają ogromne doświadczenie w życiowe, zresztą prowadzą między innymi swoje radio, oprócz innych biznesów jeszcze. Ale przede wszystkim mają serce. I chciałem im podziękować. Państwo również za wasze serce. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, którzy słuchacie mnie z Polski. Jesteśmy w kraju, proszę Państwa, w którym mamy swoją ojczyznę i mamy prawo o nią walczyć. Wielkie serducho dla, pana, dla, dla Państwa. Dziękuję za to, że jesteście ze mną i, i pomagacie mi. Dziękuję tym, którzy to robią i pomagają wszystkim. Kłaniam się i pozdrawiam milko.